Pingwiny z Madagaskaru. Operacja Wielka Kula. No dobra, to mała rozgryweczka podwójnego norweskiego rozbójnika. Start, bez jokerów. A siódemki to Atu. A tu widzę coś miłego. Podwójny norweski rozbójnik, szefie? Tylko, że ja nie znam zasad. Nie martwcie się, szeregowy. Nauczycie się w czasie gry. No dobrze, to czy mogę... Nie! Wypadacie! Serio? Co źle zrobiłem? Nie, no jak nie wiecie, to nie będę wam tłumaczył. Riko! I bum! Riko wylatuje. A nie chcę! Szefie, szef wymyśla zasady na poczekaniu, prawda? A? Nie umiecie przełknąć porażki? Kowalski! Gracie. Kowalski? Halo? Teraz już wszystko rozumiem. To bardzo proste. Poważnie? A możesz mi to wyjaśnić, bo ja już kompletnie nic nie łapię. To jest tak nieprzyzwoicie proste, że nawet szeregowy by to zrozumiał. Przepełniła mnie dzika moc nauki. Koniecznie muszę to zrealizować! Nawet szeregowy? Nawet ja? Chyba się obrażę. Nie, po co wam to teraz? Wygrałem i to tak konkretnie. To jak, kolejna rundka? Ja nie bardzo, mam swoje sprawy różne. Ja też! Zrobię to! Dam radę! Poradzę sobie! Kowalski! Co? Chciałbym spytać, czy chciałbyś herbaty? Szeregowy, ja tutaj tkam tkaninę życia. Tworzę cuda, jakich człowiek i natura stworzyć nie są w stanie przenigdy. Czyli nie chcesz herbaty? Nie chcę! O, gbur! O, wiecie, jak jest Kowalski, kiedy wpadnie w ten swój szał inwencji. Tak, no, niestety wiem. Jeszcze tylko krótki moment i wyskoczy stamtąd z jakimś głupim urządzeniem o niewymawialnej nazwie. Które wybuchnie. No raczej. Tak, udało się! Nareszcie stworzyłem wielki czuro rybotono szyzer. Czy niewymawialny? Tak. Zobaczymy, czy głupio wygląda. Oto jest przed wami wielki czuro rybotono szyzer, zwany też w różnych kręgach maszyną, która może wreszcie zrealizować sam sen. Ale jaki sen? No właśnie ten sen, szefie. Ale ten? Konkretny? Tak, ten! Sen! Sen w sensie marzenie czy spanie? Dobre pytanie. Kowalski, chcę się upewnić, że was rozumiem, bo jeśli słyszę, co mówicie, a myślę, co myślicie, to... Co wy mówicie? Nasz wielki sen, szefie. Nasz sen. Przepraszam bardzo, możecie mi wyjaśnić, o czym wy mówicie? Szeregowy, właśnie połączyłem dwa najdoskonalsze pokarmy świata. Pyszną rybę oraz czurro. W efekcie powstaje nam jadło doskonałe. Cudowne rurro! To jest jak wszystko, co dobre we wszechświecie w wygodnej, patyczanej formie. Czy mielibyście ochotę spróbować? O, jakież to niebywale dobre! Gdyby ta chwila mogła trwać w nieskończoność. Nie martw się, szeregowy. Jeszcze całkiem sporo tego towaru. Kowalski, mogło się zdarzyć kilka razy tak, że niepochlebnie wypowiedziałem się o waszych urządzeniach, ale nie wiem, czy zauważyliście. A parę razy się zdarzyło. Wszystko dziś odwołuję. Spisaliście się, wiecie? I co na medal? A chwila, a gdzie jest haczyk? Kiedy to czuro, to coś wybuchnie? No właśnie, mówcie. Ile czasu zostało do wybuchu? Nie, nie będzie wybuchu. Przysięgam, że nie ma żadnego haczyka, ani malfunkcji. Pysznie. Są tylko toksyczne odpadki. O! Ale się tym zająłem, serio. Skomplikowany system ruracyjny transportuje toksyczne resztki do kolektora wydalniczego. Czyli konkretnie do czego? Do tego czegoś. I efekt jest całkiem ładny. Nareszcie! Władze zoo należycie świętują dzień wysławiania mnie i mej osoby, generując laserowe bąble światłości. Uwaga, zaraz będzie laser! Uwaga! To my mamy takie urządzenie? Wszystko jedno. A czy wypuszczanie toksyn w powietrze nie jest złe? Wszystkie przykre efekty będą znikome. Wasze pytanie, szeregowe, jest słuszne. Przemyślcie je teraz. Te bąbelki są niegroźne.
sobie życzycie na śniadanie? Świeżego halibuta? Suszone rybne frykasy? A może stary but? Rura! Rurro! Chcemy jeść rurosy! Nie widzę powodu, by ich nie podać. Cały tydzień wyłącznie na pysznych rurrosach. Ja nadal nie mam tego dosyć. Bardzo ładne wibratoriko. A teraz zaprezentuję swoje zdolności nurka. Salto w tył, kuc i obrót. Moryć! Chodź tu szybko! Wasza miłość, wszystko w porządku? Zupełnie nie! Spojrzyj na ten śnieg! Dziwne! Skąd on się tu wziął? Co za różnica! Śnieg znaczy, że zima, a zima, że święta! A święta to, nadążacie, prezenty! Tak, prezenty! Tak, ale nie dla ciebie, dla mnie tylko. No więc gdzie moje prezenty, Moritz? Pewnie są fajne, ale obyś miał paragony, jakby się okazało, że nie są fajne. Ale to nie święta, mamy lipiec. I to wyjątkowo ciepły. Lato, a to znaczy, że są moje urodziny. Urodziny me, wygrałem, nadal wisisz mi prezenty. Próbowałaś się wymigać. A to co? Czy nie obraził król ostatnio duchów nieba? Skąd? Chyba nie. Przecież duchy mnie kochają, nie? To prawda objawiona. Na stopy mnie król niech kładzie. Cudowne są ze mnie kaloszki. Lecz ktoś jednak rozgniewał duchy nieba. Tylko kto jest tym kimś? A może nie jest, lecz są. Tymi ktosiami są śmierdzące pingwoktosie. Pamiętaj, każdy uśmiech, który mi wysyłasz, oddaję ze zdwojoną siłą. No, to słowa mądre, dzielny dzielcelocie. A teraz najświeższe wiadomości. Tak świeże, że aż pachną łąką. Pogoda totalnie oszalała. Według rozmaitych doniesień pogodowe kuriozum zbliża się szerokimi krokami do Central Parku. Szeregowy, cieszmy się tym pokarmem, nie karmiąc się jednocześnie kłamstwami telewizji. Rur, gdyby nie ty, nie wiedziałbym, że zdolny jeszcze jestem do miłości. Nie do takiej, nie? Oto winowajcy, wymęczyciele duchów nieba. Co? Chcesz udawać głupiego, tak? No to uważaj, ja ci mogę zagrać głupszego. O, jestem kaloszkiem, wiedziałeś? Król uważa, że to, co tutaj kombinujecie, strasznie zdenerwowało duchy nieba. Śmiem w to szczerze wątpić, ponieważ one, widzisz, nie istnieją. To dlaczego wyrażają one swoje niezadowolenie, powodując, że pogoda straciła rozum? Jestem przekonany, że przesadzasz i żeby ci to udowodnić, rzucę okiem na nasz system monitorów monitorujących. I na litość Izaka Putona, co to jest? Zaraz mi mango zamarznie, jedno i drugie. Jest za gorąco! Za gorąco! Widzisz szaleństwo matki pogody? O tym właśnie mówiłem przed chwilą. Należy podjąć kroki natychmiastowe. Posilmy się więc. Rurro? Komu? Rurro? Ano tak. Warto też sprawdzić, co z pogodą. Ten oto fajerwerk zapewni ci siłę nośną, która pozwoli ci zbadać stratosferę. A czy to na pewno bezpieczne? 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 Zakładam, że to zemsta doktora Bulgota za wcześniejsze udaremnione przez nas zemsty za zemstę. Szeregowy znajdzie jakiś delfini sprzęt na górze kontrolujący pogodę. My go rozwalimy. No właśnie, i po sprawie. Szeregowy powinien zaraz przekroczyć granicę chmur. Kowalski, czy ty to widzisz? Nie, jeszcze się dostrajam. Co to jest? Ale z pewnością to nie jest satelita! Ojejku! Nic mu nie będzie, jeśli się spadochron otworzy, nie? Spadochron, szef, mówi tak? Kowalski, załączyliście spadochron do rakiety? Jedwab jest ogromnie drogi i no... Sam fajerwerk kosztował krocie. To nie na nasz budżet. No pięknie. Ruszamy! Spróbujcie nie spadać bardzo szybko, szeregowy! Mam go! Ryko, gotowy? No pewnie. Tra!
Zbliża się! Nie uwzględniłem w obliczeniach siły wiatru. Zjedzcie sobie, Rurro. Poczujecie się lepiej. Faktycznie lepiej. Chaos meteorologiczny wciąż zbiera swoje żniwo. Więcej powie nam Jill Force, przebywający teraz w oku cyklonu. To samo mógłbym przekazać ze studia, Chuck. Tak czy inaczej, jak państwo doskonale widzą, na zewnątrz jest mokro. Zaraz, nie? Odwołuję, to jest ciepło. Ciepło i bardzo wiosennie. To jakoś blisko balnęło. A teraz grad. Bije gradem. Au, au. A teraz jeszcze rzuca futrzakami. No co to jest? Witam. Czy mogę już wrócić do studia? Przeanalizowałem wszystkie dane i już wiem, kogo należy winić za tę drastyczną zmianę klimatu. Bulgota, co? Miałem rację od początku, nie? Nie, szefie. Nie stoi za tym Bulgot. Nadal przebywa w akwaparku i wykonuje sztuczki. Ha, ale z niego głupek. Czyli to Hans, ta przebrzydła bestia. Nie, to też nie Hans. Czerwony wiewiór? Nie. To kto stoi za tym rabanem? Szefie, wina za wszystko spada na nas. Brać ich! Zaraz, co? To nasza wina i Rurosów. Tempo, w jakim pogoda dostaje kręćka, sugeruje, że cały Nowy Jork przepadnie w ciągu jednej godziny. No. Ameryka Północna w ciągu 12. A cała nasza planeta w ciągu jednego dnia. A cała wielka droga mleczna w ciągu 6 700 000 lat. A co? To duża galaktyka. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest zaprzestanie używania naszej maszyny. Natychmiast i na zawsze. 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 Nie ma mowy, nie pozwolę na co. Głupia zmiana klimatu, też mi coś. Zmiana klimatu to jest największy szwindel w historii wymyślony przez szalonych demokratów. Zresztą sami zobaczcie. Dzień jest piękny i słoneczny. Okej, faktycznie pogoda dzisiaj nieco nie dopisuje. To trzeba przyznać. I fajnie, więc... Ale skąd mamy pewność, że to nasza sprawka, co? Jest sporo przesłanek. Powinniśmy to badać najmniej przez 50 lat. Przez 50 lat, szefie, błaga. Tak, macie rację. Lepiej od razu 100. A tymczasem należy się posilić. To coś nad nami jest w 56% zjonizowanym tłuszczem, w 41% cukrem z czurosów i w 3% estrami duoglicerydów. Duoglicerydów? Tak, wiem. To jest mój ulubiony składnik. Nie ma się co już więcej oszukiwać. Stoi za tym wszystkim czuro rybotono szyzer. Nie. Nie, 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 nie. Kocham was, Rurosy. I nie oddam nikomu, nie ma mowy nigdy. Musicie mi je wyrwać spod zimnego skrzydła. Niech szef pozwoli się przekonać. Nie! Nie słyszę nic za nic! Operacja unicestwienie toksyn. Polecimy trzema myśliwcami bojowymi, by spotkać się... Pytanie! Trzema, tak? Tak. Nasza rakieta kosmiczna wprawdzie by tam doleciała, ale nietaktycznie jest lecieć tylko jednym statkiem. Nie chodzi mi o to, że tylko trzech. Może szef jednak pomoże. No nie, raczej nie. I podziałało coś? Nie bardzo, ciągle pada. Co? Tańczyłem już funky tyłeczek. Zadnego, paradnego i elektryczny poślad. Duchy nieba muszą być wyjątkowo wściekłe. No może, ale szynka już mi wymiękła. Muszę, widać, poświęcić coś innego. Poświęcić? Tak, Mord. Potrzebna mi ofiara. A to może ja lepiej ucieknę? Wracajże, Morcie! Trzeba zadowolić bogów nieba! Do myśliwców, panowie! Trzeba wystartować, zanim pogoda znów się zmieni. Myśliwce? Do walki z czym? Z przekrętem? Tutaj potrzebny zdrowy chłopski rozum, a nie myśliwce jakieś. Coś, czego wam, chłopcy, brakuje. A szef wie, co ja na to powiem? Powiem tak. A tak już na poważnie. Nauka jest dziś po naszej stronie, szefie. Szkoda, że szef nie jest razem z nią. No i uciąłem wzruszający moment. Wszyscy piloci gotowi? Odpalać. Ajajaj. Powodzenia w walce z durną bajeczką. Ratuj mnie!
Weź mnie pod skrzydło! Smutnoki! Przeszkodziłeś mi we wglądaniu we własną duszę! O! I jak tam wglądanie? Nic ciekawego. Aha! Moja mała owieczka ofiarna nareszcie się odnalazła! A teraz w górę, hop! Jej! Mord! Jesteś taki krnąb oporny! I nawet gniewne duchy nieba cię nie chcą! O! Cześć! Pan Pingwin! O! Ty nie powinieneś robić czegoś niebezpiecznego z resztą grupy śmierdzących pingwinów? Tak. Możliwe. Pewnie tak. A. No dobra. Szykować formację bojową. Zaraz wyplujemy chemiczne pociski szalonej zagłady. Ale... Kowalski, tak sobie myślę, czy potrzeba nam tu jeszcze więcej chemikaliów? Szeregowy, powiem ci tak, gdyby sprawa dotyczyła chomików lub misiaczków, wtedy poprosiłbym cię o zdanie lub radę. Misiaczki lubią podjadać miodek, a kupolki mały... Szeregowy, nie uciekaj w świat bajek. Skupmy się na nauce i słuchajmy tego, kto się na niej zna. Co ty na to? A, już jestem. Ekstra, a teraz na mój znak. Do ataku! I odpalamy! Teraz poczekamy, aż nauka zrobi za nas to, co robi najlepiej. Rozwiązuje problemy, używając chemikaliów. I kto tu jest mądry? Za krótką chwilę, kula... Kowalski, powiesz nam, co się dzieje? No, więc wygląda na to, że mogliśmy, no, chyba, być może, naładować bańkę? Spadochronów! Znowu! Mam ograniczony budżet, a ktoś tu, nie powiem kto, musiał mieć podgrzewane siedzenia. Sorry. Wspaniale! Oto nasz marny koniec! Nie pozwolę na to! Szefie! No proszę! W końcu szef uwierzył w moją tezę o zmianie klimatu. Spokojnie, moment bez takich asumpcji. Nadal uważam, że to wszystko spisek partii rządzącej. No ale jeśli chcecie ryzykować kupry dla nędznych tam kilku tysięcy stron obliczeń, to nie pozwolę wam działać beze mnie. Szefie, a jak szef wystartował tę rakietę tak zupełnie sam? Ogoniasty! Mówiłem ci, żebyś niczego nie dotykał. No przecież ja tu nie dotykam niczego. Ja tu dotykam wszystkiego. Morris, Mort, dotykajcie wszystkiego, królkarze. Jasne. Lubię wciskać guziczki. Ale ten akurat został. Co się stało? Jesteśmy w bańce. No tak, i nie mamy paliwa. Dzięki. Nie ma sprawy. No i co teraz będzie? Będziemy tak fruwać już zawsze? Nie. Skończy nam się powietrze lub zostaniemy wcześniej rozerwani przez energię bańki. Ale może być, że... Już sobie daruj, okej? Mogę poświęcić Morta, jeżeli to coś da. Panowie, powinniśmy zginąć tak, jak żyliśmy. Jedząc przepyszne rurrosy. Proszę. Takie kosmiczne podróże wzmagają głoda. One naprawdę były przepyszne. Fakt? Tak. Chyba nie mogą być złe. Co za ohyda? Herezja smakowa! Wiecie co? Ja podziękuję. I pomyśleć, że te smakowite maleństwa przyczyniły się do naszej niewesołej zguby. Szefie, szef w końcu przyznaje, że... Oczywiście, że tak, a co? Wypierałem to. Nie chciałem porzucić swojego nastawionego na spożycie rurroców stylu życia. Ale już nie chcę z tym dalej walczyć. Powiedzmy to głośno. To rurrosy narobiły nam kłopotów. My! Nie. To ja narobiłem nam kłopotów. Chociaż w raporcie napiszemy, że to Kowalski. No jasne. Gdybyśmy tylko mieli dostęp do gazu, do jakiegoś paliwa, które znów uruchomiłoby nasze silniki. Ale niestety nie mamy. Mówię wam, ten cały wasz rurro nie najlepiej dogadał się z moimi biednymi gastroprzewodami. I o tym mówię! Ach, ludzie, to jak gazy, tylko że paszczą! Co? Mamy gazy? A to ciekawe. Jest azot, rybi olej i... Tak! Dwuglicerydy! Sacze wyziewy lemura to idealne paliwo do rakiet. Sacze wyziewy lemura? Kowalski.
Dobra, wy tu jesteście od nauki. Proszę, karmcie ich i zbierajcie ich gazy do tej długiej rury. Uciechniemy i możliwe, że choć nie obiecuję, spalimy toksyczną kulę. Jakoś nie zasmakowałem w tych waszych rurorybach. Nie zauważyliście? Jedz i gazuj, ogoniasty! Ale ja nie... Jeszcze! Wcinajcie, wcinajcie! Potrzebujemy więcej tego gazu! To smakuje jak stopa, którą się wlazło w... wiecie w co. Lubię się tak czasem wygazować. No śmiało, ogoniasty. Dawaj z artylerii. Okej, czekaj. Zbiorę animusz. Zaraz idzie brat i najstarszy braciak. Cała rodzinka. Mamy już pełen zbiornik. Trzymać się! Matko Ziemi, jestem ci winien przeprosin. Obiecuję ci, że już nikt nigdy się nie skrzywdzi. A już na pewno nie ja. Przepraszam. Echa gastryczne. Wybacz, Matko Ziemio. Na niego nie mam żadnego wpływu. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Start International Polska. Reżyseria Marek Klimczuk, dialogi polskie Tomasz Robaczewski. Dźwięk i montaż Grzegorz Ogorzały. Kierownik produkcji Dorota Nyczek. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska, Katarzyna Dryńska. Udział wzięli Skipper Grzegorz Pawlak, Król Julian Jarosław Boberek, Kowalski Jacek Lenartowicz, Szeregowy Tomasz Steciuk, Riko Janusz Zadura, Moris Wojciech Paszkowski, Mord Tomasz Bednarek, Marlenka Monika Kwiatkowska, w pozostałych rolach Robert Tondera, Janusz Wituch i inni.